Cześć, to jest film na temat hantli firmy Abarcus, które wykonuje różne hantle, różnej wielkości i różne wagowo. Te moje to są takie, których maksymalnie mogę naładować na każdą z nich 20 kg. Czyli łącznie, jeżeli na dwie naraz bym wyciskał, to bym 4 dychy podnosił, powiedzmy sobie, na klatę. Natomiast możecie te Abarcusy kupić w różne wagowo, mianowicie w dwóch naraz 10 kg, 20, 30 i chyba maksymalnie do 50, jeżeli się orientuję. Ja osobiście to kupiłem na aukcji internetowej, wiadomo jakiej. I co mogę o nich powiedzieć? Motylek zamykający poszczególne talerze tych hantli jest wykonany z tworzywa sztucznego, czyli z plastiku. Tutaj można się wydawać, że plastik to jest coś słabego, ale on sobie tak naprawdę spokojnie daje radę i żadne hantle tutaj, żadne talerze nie mają luzu. Wszystko się mocnie i ciasno trzyma. Poszczególne talerze z każdego rodzaju są po 4. Wiadomo, dwie hantle, czyli dwie na dwie ręce, muszą mieć równe obciążenie. Moje talerze dzielą się na 3,5 kg, następne 2,5 kg oraz ostatnie 1,25 kg. Jest to może nieduża jakaś tam regulacja obciążenia na rękę, ale spokojnie możemy sobie znaleźć na nich to, co byśmy tylko chcieli. Cała rurka wykonana z metalu pustego w środku, jest ona naprawdę lekka, jeżeli nie założę na niej żadnego talerza z obciążeniem. Będzie ona na tyle lekka, że praktycznie wcale nie wyczuwalna. Uchwyt w środku, czyli uchwyt na rękę, jest wykonany w całości z tworzywa sztucznego. Ono jest trochę ponacinane takie, aby ręka się na nim nie ślizgała. Jest on wygodny w uchwycie, akurat z tym nie ma żadnego problemu. Koła, czyli poszczególne talerze, są wykonane bitunicznie, czyli obudowa całości z plastiku, z tworzywa sztucznego. A w środku znajduje się w niej coś twardego, coś ubitego i coś, jeżeli będziecie tak tym ruszali, to szeleszczącego. Czyli od razu wrażenie będziecie mieli, że w środku znajduje się coś przypominającego piasek. Oczywiście tam coś jest twardego, ale o samych tych talerzach można powiedzieć jeszcze to, że jeżeli widzicie, jest tak spory talerz i na nim mam teraz założone 7,5 kg na tej jednej hantli, no to jeżeli one by były wykonane z metalu, no to by tutaj się mieściło już spokojnie chyba z 20 kg. Same talerze, czyli obciążniki wykonane bitunicznie, są one duże i ważą dużo mniej niż takie same wykonane z metalu. Oczywiście z daleka one wyglądają jak metalowe i ktoś może sobie robić tym niezły szpan na plaży, coś takiego wyciskać, że to 20 na raz ciśnie. No to tak wygląda jak metal, ale to jest oczywiście bitunek i on jest dużo lżejszy. Tutaj mam, tak jak mówiłem wcześniej, 7,5 kg na jednym. Za obydwie o łącznej wadze 40 kg, jakie mogę maksymalnie założyć, dałem 110 zł chyba. I myślę, że to nie jest duża cena, a na tyle jest atrakcyjna, że można coś takiego nabyć. Jeżeli bym chciał kupić takie w całości wykonane z metalu, oczywiście bym dał dużo więcej, tutaj w granicach 3, a nawet jeżeli z lepszej firmy 400. Poza tym można jeszcze dodać to, że w ćwiczeniach one naprawdę zachowują się w porządku, dobrze dokręcone, nie mają żadnych luzów. Nie masz z tym żadnego problemu. Niestety zajmują dużo miejsca, no bo wiadomo, jak się nałoży te talerze, one są dosyć duże, będzie to dużo zajmowało tej wolnej przestrzeni, ale cena czyni cuda, czyli wiadomo, nie chce się przepłacać. Można kupić takie Abarcusy bitoniczne i można na nich spokojnie ćwiczyć własną sylwetkę bez problemów. Na ich temat to tyle z mojej strony. Jeżeli ktoś ma coś takiego, miał z tym kontakt, to zapraszam do napisania poniżej, co sądzicie o tym sprzęcie. Dzięki za obejrzenie filmu.